Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Kiedy po raz pierwszy w życiu pojechałem do Ziemi Świętej, bardzo chciałem zobaczyć to miejsce, o którym opowiada dzisiejsza Ewangelia. Kiedy wreszcie stanąłem nad ruinami sadzawki Betesda, poczułem ogromną radość. Myślę, że moje emocje dorównywały emocjom uzdrowionego z dzisiejszej dobrej nowiny. Odkrycie przez archeologów sadzawki przy Bramie Owczej, która jako jedyna na świecie posiada 5, a nie 4 krużganki, jest dowodem na prawdziwość i rzetelność przekazów Ewangelii. Naukowcy przez wiele lat podważali ten fragment Ewangelii, sądząc, że został zmyślony przez Jana. Dziś wiemy, że wszystko, co opisuje Biblia, jest wiarygodne. Nie jest jakąś opowiastką, w której brak precyzji, ale jest wiarygodnym przekazem historycznych faktów. Paralityk nie może samodzielnie funkcjonować. Jest zdany na innych ludzi. Wiele lat czekał, aż ktoś pomoże mu wejść do wody w chwili jej poruszenia, aby doświadczyć uzdrowienia. Wreszcie na swojej drodze spotyka Jezusa, który mocą swojego słowa przywraca mu siły w nogach. Można poddać się rozpaczy, zrzucając odpowiedzialność za swoje niepowodzenia na innych. Ale można również z nadzieją patrzeć na Jezusa i całą swoją ufność pokładać jedynie w Jego słowie. Życie w pełni zaczyna się w momencie spotkania Jezusa i zawierzenia się Jemu całkowicie. Kiedy czytałem ten fragment Ewangelii w Jerozolimie nad ruinami sadzawki Betesda, doświadczyłem uzdrowienia. Dziś jestem pewien, że każdy z nas, czytając słowa Chrystusa zapisane w tej księdze, doświadcza uzdrawiającej mocy Słowa Bożego. Nie odrzucajmy słów Chrystusa, jak czynili to faryzeusze i uczeni w Piśmie, ale przyjmujmy to Słowo z wiarą.